Eksperci, też politycy są tego świadomi od, od wielu lat, żeby tego traktatu nie ruszać. Hmm. Zwłaszcza, że jakby takim też kontrargumentem jest to, że traktat lizboński był traktatem tworzonym na rozszerzenia. Jakby nie na jedno konkretne tak. rozszerzenie 2004, tylko na przyszłe rozszerzenia. Więc tam są instrumenty, które pozwalają dostosowywać e, instytucje hmm. do e, właśnie nowych warunków, jak choćby te klauzule. Tak, to, o czym warto przypomnieć, że na przykład ten postulat redukcji liczby komisarzy przy rozszerzeniu, naprawdę zapisany w traktacie lizbońskim, gdzie już znajduje się dzisiaj przepis, że komisja powinna składać się z dwóch trzecich liczby komisarzy. Tylko że Państwa nigdy nie zdecydowały się tego wprowadzić w życie. Mhm. Więc co dopiero poddawania tego pod referenda, gdzie wiadomo, Unia Europejska jest zawsze łatwym obiektem ataków dla ruchów eurosceptycznych, więc rezultat tych referendów mógłby być trudny do wyobrażenia.